ale jadąc w tamtą stronę jest jakiś punkt widokowy na jeziorze, więc nie jest on daleko, więc zobaczymy sobie ten punkt widokowy i najwyżej się cofnę, aczkolwiek jadąc przez tamte bagna bym się w pewnym momencie połączył ze ścieżką, która idzie od tego jeziora. No a plan mam taki, że jednak pomimo wszystko, jak jest jezioro i będzie jakiś dostęp, a mam pustą butelkę, no to jednak chciałbym ten rower obmyć, chociaż na z tego najgorszego. No to tereny zdecydowanie podmokłe, że tak powiem, robiące klimat, ale czy nie będzie tak, że mnie te kluki pokonają? Dzisiaj jest, kiedy to nagrywam tutaj, 22. Kilka dni spania na dziko i powiem, że było nawet. Wiadomo, jest jakiś stresik, ale tak po kilku dniach noclegów to człowiek już zaczyna pomału się zaprzyjaźniać z okolicznościowymi muchami, więc no fajnie by było od czasu do czasu się gdzieś tam wykąpać. Muszę sobie zajrzeć, czy się... Nie. Po prostu wchodzi wilgoć czasami w ten obiektyw. Ten obiektyw się wykręca i wchodzi czasami wilgoć i nie wiem, jak to będzie na nagraniu. No ogólnie widać, że bagniście. Teraz już jest dość mało komarów, chociaż dzisiaj trochę mi dokuczały na plaży. W niewielkiej ilości, ale coś tam zawsze wkurzające to jest. Ale tak myślę, że tutaj, że tak powiem, w pełni sezonie, kiedy one tam szukają dawcy, to przejechać to jest coś strasznego. To jest dopiero wyzwanie. Bagna i komary. No dobra, lecimy. Schody. Uwielbiam schody. To tak, z taką dygresją oczywiście. Chociaż tu nie jest tak źle. To by była wieża widokowa, na której byłoby 500 schodów, to by mi cały dzień z lasu na wbijanie się do góry. O, ale no już jest widok. Już jest widok. Ale jezioro. Ale tu musi być ryba. Ale albo ta się tak dobrze utrzymuje, albo dość od niedawna to tu stoi, chociaż no pewnie od dawna. Dobra, jakoś tak polecę kamerą. Ale teren ogromny, przeogromny. I zawsze mam taką dygresję co do takich sytuacji. Jako wędkarz, chociaż no rzadko wędkuję, bo mam taką pracę, że nie mam za specjalnie czasu. I zawsze powtarzam jedną rzecz. Jak przyniosłeś pełne, czyli powiedzmy ciężkie, no wiadomo, że to nie waży, ale powiedzmy pełne, ciężkie, to jaki to jest problem zabrać to, jak jest to puste i lekkie? Nażłopać się i zostawić. Ale dobra. Znowu mańka filozofia. Skupmy się na rzeczach pięknych. Bo bez wątpienia jest to takie miejsce. Zaraz się tam wbijemy na ten... na tą kładkę. Musiałem przez chwilę pomyśleć, zabrakło mi słowa. Musicie wybaczyć. Maniek już ma swoje lata na karku. I czasami zapomina prostych słów. Kiedyś się zastanawiałem, jak się nazywa ośmiornica. Chyba z 15 minut. To już jest chyba jakaś choroba. Alzheimer?
albo coś innego. Jest jeszcze jedno taka. Jest jedno, że zapominasz, a drugie, że ci się ręce trzęsą. No i to jest właśnie taki problem. Co gorsze, czy właśnie to jedno, czy drugie, bo jak pijesz, to czy gorzej, jak ci się rozlewa, czy gorzej, jak zapominasz wypić. O Boże, jak ja się cieszę, że nie ma komarów. Parę miesięcy temu, w maju, na tych długich weekendach sobie pozwoliłem być tutaj. Znaczy się nie tutaj, bo tutaj jestem pierwszy raz. Ale może tak, się trochę tam czasami pokażę. Na tych długich majowych weekendach sobie gdzieś tam pozwoliłem się przejechać z Kołobrzegu w stronę Ustki. I no wiadomo, że nie zawsze jedziesz miastem, jakąś asfaltem, tylko po prostu czasami się musisz, chcąc nie chcąc, wbić gdzieś w las. Więc było wszystko w porządku do momentu, kiedy nie stanąłem. Tylko w momencie, kiedy stanąłem, nie wiem, no cokolwiek, napić się czy cokolwiek, momentalnie byłem oblepiony. Nie 2, 3, 5 komarków, tylko po prostu byłem czarny od komarów. Masakra. Więc tutaj, w takim sezonie, to chyba moskitiera od czubka głowy do samych stóp. No nie wyobrażam sobie tego tutaj. Ale nie ma już komarów. Albo one są rzadko. Lecimy sobie dalej. Wbijamy kamerkę, ciach. I się przejdziemy. Już mi się nie chce jechać. Jest blisko. Trzeba się przejść. Ale summa summarum, będę się musiał cofnąć. Ja myślałem, że gdzieś tutaj jest jakieś odbicie, bo tak to mniej więcej na mapie wyglądało. Ale to odbicie, ta linia, którą myślałem, że jest do przejścia, to jest pewnie raczej jakiś pewnie ruch tutaj. Ale jak to mówią, przegrać to też nie jest wstyd, nie? Jak się podejmuje wyzwanie i przegrywasz, to nie jest to żadna ujma. Znowu filozofia. No musicie się przyzwyczaić. Staram się po prostu coś mówić. Jako, że nie jestem jakoś wyjątkowo wygadany, więc czasami mnie nachodzi, zamiast pewnie opowiadać o Kluki, to miejscowość taka i taka, założona w takim roku. Pewnie takie rzeczy powinienem gadać, ale po prostu nie wiem, no. Ględza. Aczkolwiek teraz wypada się chyba zamknąć i pozwolić krajobrazowi się wypowiadać. Ale będę musiał znowu chyba przerwać na chwilę nagrywanie, bo chyba znowu mi zaparowało. No, trochę mnie to irytuje. No coś, od czasu do czasu mi paruje ten obiektyw. Muszę go odkręcić. I że tak powiem przewiać, nie? On sobie tam trochę przewieje. Odparuje, o! Mam już swoje lata. I czasami źle dobieram słowa, albo ich nie znajduję po prostu. Albo się zastanawiam nad nimi. Tam są jakieś wydmy. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale tu by było. Cia. Zdecydowanie. Jeszcze raz sobie polecimy, dopóki mi on, ten obiektyw mi nie zaparował.
No dobra. Nie ma co przedłużać. Wracam z powrotem, bo tu innej drogi nie ma. No jest challenge. Zobaczymy, czy się go uda pokonać. Czyli bagna. No mam nadzieję, że się uda. A jak się nie uda, no to się będzie wracać. Chociaż z tego, co słyszałem u innych, to jak nie przejdziesz przez te bagna, to potem jest, o kurczę, niezły kawałek podobno do objechania. Podobno niby ładnie, bo asfaltowa czy coś tym, ale no wolałbym zaliczyć te kluki, żeby było, że jest zrobione. Dobra. Załączę się za jakiś czas. Dla was to będzie pstryk, dla mnie to będzie pewnie jakieś 10 minut. Widzimy się zaraz. A wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że jak jestem już tutaj, to jednak obmyję sobie ten rower. Co prawda pewnie tam się umyje samo z siebie, ale go obleję te tarcze, to wszystko. No postaram się przynajmniej. Za chwileczkę tu, o, bo już słyszę, że... Normalnie jakbyś oddawał moc do analizy. Ale raczej się przyda. Dobra, nie będę tego przedłużał, bo co tu pokazywać. Po prostu leję wodę na rower i tyle. Zaczynamy się za chwilę. No, trochę obmyty. Już trochę to lepiej wygląda. Już nie ma tego piachu, pewnie będzie i tak zgrzytało, bo to piasek kurczę z plaży to jest tak drobny, że i tak będzie się tam trochę iskrzyło, że tak powiem, ale już zdecydowanie lepiej. Chociaż jak będą bagna, to poprawię to jeszcze, nie? Tu bym chciał kurczę wyczyścić tą kasetę tutaj, czy jakkolwiek to się nazywa, taki ze mnie znawca, rowerzysta. Jak z koziej trąbka. Ale powiem szczerze, nie żebym się jakoś tu chwalił, bo tutaj nie ma jakiejś maszyny za miliony. Romecik, Mustang naprawdę daje radę, gdzie... Chciałem powiedzieć dziewczyna. Nie, nie, to się wytnie. Daje radę chłopak. Ale tu trzeba zrobić inaczej. Ajajajaj, tu mi się... I tarło. Tak nie może być. Musi być prześwit. Za tyle milionów, kurde, błotnik i mają mi się tutaj zedrzeć. Oczywiście taki żarcik, nie? Ale co, prezentuje się. No, oczywiście, znowu będzie, że się chwali. A, ci co będą chcieli myśleć, że się chwalę, to tak będą myśleć. Ogólnie powiem tak, Romecik Mustang 4, chyba się dobrze pamiętam. I daje radę. No, daje radę. Chociaż tak szczerze powiedziawszy, nie pogardziłbym elektrykiem, nie? Wiem, że są przeciwnicy, że elektrykiem, co to za jazda, co to za dystanse, co to za szlaki, ale naprawdę elektryk to piękna rzecz. Mnóstwo tego jeździ, mnóstwo, Jezus, jakie fajne rowery jeżdżą. Najczęściej, szczerze mówiąc, nasi sąsiedzi, mówiący po niemiecku, ci to mają maszyny. Ale mój Mustang daje radę. Dobra, widzimy się na bagna.